Cześć! Dzisiaj pokażę Wam kilka sposobów na przepisywanie ścieżek do miksera. Intro. Dzień dobry moi kochani, z tej strony oczywiście Bonifacy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Tips. Jest wtorek, godzina 18, zatem możemy zaczynać, a ja kłaniam się niezwykle nisko. A dzisiaj moi drodzy, będziemy sobie opowiadać co nieco o przyporządkowywaniu ścieżek do miksera. To jest generalnie bardzo prosty temat, natomiast zauważyłem, że wielu osobom sprawia to trudność. Kiedyś już zdaje się, że mówiłem o tym, ale nie bezpośrednio, więc może być dosyć trudne i problematyczne znalezienie tej informacji w serii Self-Made Tips, więc postanowiłem zrobić po prostu osobny, dedykowany odcinek tylko i wyłącznie temu zagadnieniu i dzisiaj postaram się Wam przybliżyć mniej więcej kilka tych prostych sposobów na to, żeby mikser wyglądał tak jak w serii Self-Made Beats na przykład. No i moi drodzy, tych sposobów na przepisywanie kanałów do miksera jest kilka. Zacznijmy może od tego, że mamy tutaj te pola, które pozwalają nam przyporządkować każdą ścieżkę z osobna na konkretny kanał. Powiedzmy, że mniej więcej tak. No i jeżeli na danym kanale, powiedzmy, że zróbmy to w ten sposób, żebyśmy słyszeli wszystko. Jeżeli mamy na danym kanale... się poprzestawiało. Jeżeli mamy na danym kanale konkretną, moi drodzy, ścieżkę. Teraz tak jak widzicie, mamy je rozlokowane na kanale od 1 do 7. Z pominięciem szóstki zdaje się. A szóstka to jest sample, tylko że w samplu nie ma nic, więc tutaj nie będziemy tego słyszeć, ale generalnie on jest też przyporządkowany. Kolejny sposób to właśnie odpalenie bezpośrednio właściwości wtyczki i tutaj macie możliwość też wyboru kanału. Tak jak widzicie, w tym miejscu również ta wartość ulega zmianie, ale wyzerujmy to sobie, ponieważ chciałbym Wam pokazać jeszcze kilka innych sposobów. Mianowicie, każdy z kanałów możemy przypisać na przykład po włączeniu właściwości tego kanału, czyli po kliknięciu w ścieżkę, mamy tutaj taki przycisk malutki jak track, który przyporządkowuje nam naszą ścieżkę do pierwszego wolnego kanału w mikserze, czyli w tym momencie, jeżeli sobie klikniemy na clap i klikniemy cyk, to przyporządkuje nam go do drugiego kanału i tak jak widzicie, fajna opcja w tym jest taka, że od razu kanał na mikserze uzyskuje taki sam kolor i taką samą ikonkę i taką samą nazwę jak ścieżka w Channel Rec, więc jest to dosyć wygodne. Możemy to zrobić też bezpośrednio z poziomu miksera, na przykład wybierając skrót klawiszowy Ctrl i L, ale wtedy już musimy mieć wybrany konkretny kanał. O, tak jak teraz był wolny, więc Ctrl i L przyporządkowuje nam kanał trzeci do ścieżki hi-hatu, czy też odwrotnie ścieżkę hi-hatu do kanału trzeciego, to już jak kto woli. I tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Trzy proste możliwości, ale zostają nam jeszcze cztery ścieżki i oczywiście możemy je przyporządkować w dowolny sposób. Natomiast ja lubię to robić w sposób zbiorczy, czyli w momencie, kiedy mam na przykład cztery ścieżki, które chciałbym przyporządkować za jednym zamachem, to przechodzę sobie na mikser, po zaznaczeniu ich oczywiście w ten sposób, tak jak widzicie tutaj, cztery ścieżki. Przechodzę na mikser, zaznaczam pierwszy wolny kanał, następnie wybieram opcję Channel Routing, po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w dany kanał, wolny oczywiście. No i wybieram opcję Route Selected Channels Starting From This Track. Shift, Ctrl i L to również załatwia sprawę w tym wypadku, więc od razu Ctrl, Shift i L. I tak jak widzicie, w tym momencie mamy przyporządkowane wszystkie kanały na mikserze. No i teraz pozostaje jeszcze kwestia kolejna, ponieważ to są tylko ścieżki, które są w FL Studio jako unsorted, czyli to są generalnie wtyczki. Ale co z klipami audio? Mamy dwie ścieżki audio, które generalnie też trzeba do tego miksera przypisać, ale tak jak widzicie, może wybierzmy sobie all, tak jak widzicie, te ścieżki są, no można powiedzieć, że one, no to są ścieżki troszeczkę niezależne od tych wtyczek wcześniej, bo tutaj to nawet nie jest pełny sampler, nie ma wszystkich funkcji.
Swoją drogą, to jest instrumental i a cappella z utworu, który ostatnio opublikowałem z okazji 10 tysięcy subskrypcji. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to możecie go znaleźć w prawym górnym rogu ekranu, tak żebyście jeszcze mogli spokojnie sobie tam zerknąć i odsłuchać ten utwór. No i moi drodzy, te ścieżki też trzeba by było w jakiś sposób przepisać. Możemy to zrobić oczywiście z tego poziomu dokładnie w ten sam sposób, ale na przykład załóżmy, że jesteśmy na playliście tak dokładnie jak tutaj. Mamy też ten panel po lewej stronie. No i tutaj mamy tylko jeden pattern, więc z tego poziomu nie jesteśmy w stanie tych ścieżek przypisać, ale mamy też klipy audio, które po zaznaczeniu możemy przypisać w dokładnie taki sam sposób, czyli Ctrl Shift i L bezpośrednio z poziomu playlisty, więc to jest też mega wygodne. No i tak to, moi drodzy, mniej więcej sobie działa. Generalnie te możliwości są dosyć proste, szybkie i wygodne w tym momencie. Tak jak widzicie, już wszystko mamy tutaj przypisane. No i możemy generalnie sobie zaczynać miksować nasz kawałek. Pokazałem wam dzisiaj kilka takich możliwości, kilka sposobów. Wybierzcie sobie ten, który najlepiej wam odpowiada. Być może jakiegoś nie powiedziałem, bo o nim zapomniałem, albo być może nawet go nie znam, więc jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś swoje techniki, swoje sposoby, których tutaj nie wymieniłem, to zapraszam was do sekcji komentarzy, tak żebyście też się podzielili ze wszystkimi tą swoją wiedzą. No i cóż, moi drodzy, to tyle z mojej strony. Mówił do was Bonifacy, to był kolejny odcinek z serii Self-Made Tips. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli znajdziecie chwilkę, to wpadnijcie do opisu na inne moje media społecznościowe, bo tam znajdziecie właśnie linki, ale się zaplątałem totalnie. Zapraszam was na mojego Face'a, na mojego Instagrama i na mojego SoundClouda. Tak jak mówię, linki w opisie. W opisie znajdziecie też link do naszej grupy na Facebooku Self-Made Beats, gdzie dzielimy się wiedzą, wspieramy się i rozwijamy się jako producenci, także warto tam dołączyć, żeby uzyskać pomoc w kwestiach, które być może w jakiś sposób was hamują, jeżeli chodzi o rozwój i produkcję. Także to tyle z mojej strony, dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, trzymajcie się cieplutko, cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self-Made Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.